Cześć dziewczyny, dzień dobry. Chciałoby się powiedzieć, że bardzo miło mi Was widzieć, ale ja mogę sobie tylko oczami wyobraźni wizualizować, że tutaj siedzicie przede mną. No myślę, że może Wam jest miło mnie widzieć, dlatego wiecie, że u mnie takim standardowym punktem vloga musi być przywitanie i pogadanie chwilę do widzów, do swoich odbiorców z twarzą, bo ja sama lubię jak we vlogu. Nie mam problemu z przebitkami, z różnymi, wiecie, kadrami, ujęciami, ale jednak bardzo, bardzo lubię jak osoba nagrywająca w pewnym momencie jednak pokazuje twarz i gada po prostu tak, wiecie, tak jakby do mnie gadała koleżanka, do której przyszłam na kawkę, na herbatkę, na szklankę wody. Cały ten tydzień, słuchajcie, zleciał mi tak szybko, a poprzedni tydzień byłam chora, w związku z tym znowu zrobiła się przerwa we vlogach na kanale. Niemniej jednak uwierzcie mi, że ja robię naprawdę wszystko, a przynajmniej robię bardzo dużo, żeby udawało mi się tą ciągłość tego nagrywania i te vlogi dla Was nagrywać. I zdarza mi się, że ja mam bardzo dużo urywków na karcie, ale później jak zrzucam je na przykład na komputer, to okazuje się, że tam wychodzi z tego raptem 6 minut, czyli taka treść, brakuje mi takiej treści właśnie jak teraz. I zazwyczaj to jest tak, że ja robię coś kosztem czegoś. Na przykład teraz Alicja śpi, właśnie ją tutaj, wiecie, podglądam na monitorku, jak sobie śpi. I zamiast iść do kuchni, dzięki Bogu mam dzisiaj, jestem z obiadem, ze wszystkim wyrobiona, no to stwierdziłam, że nie, przychodzę, włączam kamerę i może uda mi się w tą sobotę vloga dla Was do śniadanka, do kawy porannej wypuścić. No powiem Wam, dziewczyny, tak bardzo nieskromnie, jeszcze z blenderem w środku, że ten krem wyszedł mi przepyszny. Dodałam tutaj na maśle klarowanym 4 ziemniaczki i cebulkę sobie poddusiłam właściwie. Zalałam to litrem rosołu, bo zawsze sobie mrożę, jak gotuję rosół, to mrożę sobie. Miałam taki fajny, czysty, skóry, takiej wiejskiej, wiecie, klarowny rosół. Dolałam ten rosół. Te ziemniaczki z cebulką się w tym rosole podgotowały, dodałam całą pulpę z dyni, którą wczoraj sobie zmiksowałam, przygotowałam, dolałam odrobinę mleka, zblendowałam, słuchajcie, tego nawet przyprawiać nie trzeba, jest takie smaczne, także albo płatki migdałowe sobie na suchej patelni zrobię, albo grzanki, tak myślę, może mam jeszcze kawałek angielki, i może zrobię grzanki z angielki. Bardzo dobre. I może po wierzchu poleję sobie zimny, otłoczonym olejem lnianym. Oczywiście surowym, tak? Wiem, że oleju lnianego nie należy poddawać obróbce termicznej. Jak Wam powiedziałam, że dynię będę piekła z olejem, to miałam na myśli, że ją upiekę i później będziemy ją jeść polaną olejem zimnotłoczonym lnianym. Mam też olej z pestek dyni, a może Wam pokażę któregoś dnia, taki mam zestaw, bardzo fajny olej właśnie, które na surowo świetnie smakują. Także biorę się za ogarnianie kuchni po zupie krem dyniowej i odezwę się do Was, mam nadzieję, później. Chodź Alicja, zupkę spróbujesz. No chodź. Wczoraj też miałam nagrywać, bo byłam w mieście, było przepięknie, bo teraz jest bardzo ciepła, super fajna jesień w Łodzi i byłam w takiej porze, kiedy już, wiecie, na Piotrkowskiej były światełka pozapalane, było tak wszystko tak, wiecie, klimatycznie. Łódź jest w ogóle bardzo, bardzo klimatyczna, szczególnie nasze centrum, stajnia jednorożców, tam Piotrkowska, wszystko tak fajnie wygląda. Nie mówię tu o światełkach świątecznych, które pewnie w listopadzie będą zapalone, ale bardzo przyjemnie się spaceruje, natomiast byłam w tak dużym niedoczasie, i jeszcze wiedziałam, że ktoś na mnie czeka, w związku z tym stwierdziłam, że no nie mogę sobie pozwolić na to, żeby teraz tutaj vlogować. No i zawsze coś się nie składa, ale słuchajcie, wracając właśnie do domu, już przed zamknięciem galerii koło 20:00,
pierwszej wpadłam na chwilę do Superfarm, bo kończą mi się moje ukochane płatki z Sunefmed, Sunefmed. Nawet nie wiem, jak to się wymawia. Wiecie co? Wydaje mi się, że to się wymawia Sunefmed. Bo logika wskazuje, że powinno się mówić Sunefmed, ale jest, słyszałam już w kilku vlogach właśnie, że dziewczyny wymawiają to Sunefmed. Nawet się zastanawiałam kiedyś, czy nie napisać do tej marki i powiedzieć, że mam problem właśnie we vlogach z tym, jak mówić, wymawiać nazwę ich marki, żeby mi podpowiedzieli, ale stwierdziłam, że okej. W każdym razie to są moje ulubione płatki, te takie złote. Mam je w lodówce, więc tutaj ich nie przyniosłam i one już mi się kończą. A wiem, że one są dostępne właśnie w Superfarm i weszłam tam, żeby zobaczyć, czy są te płatki i słuchajcie, one kosztowały stówę. A sprawdzałam na stronie Superfarm w sklepie internetowym i kosztowały chyba 69 albo 67. No to jest spora różnica, wiecie, 30 zł, więc stwierdziłam, że dobra, to sobie najwyżej je zamówię online. A wisiały takie płateczki koreańskie, produkowane właśnie dla Superfarm i wzięłam sobie 3 opakowania, 4 razy 2 sztuki. Kolagenowe płatki pod oczy, redukcja cieni i obrzęków. Drugie to są też kolagenowe, wygładzenie zmarszczek. A trzecie są hialuronowe. No oczywiście intensywne nawilżenie, także na razie będę miała te płatki, bo powiem Wam, że ja się latem tak przyzwyczaiłam do tej pielęgnacji płatkami porannej. Trzymam sobie takie płatki w lodówce, właśnie tamte z Sunef są, one mają idealną konsystencję, trochę się ześlizgują na początku z oka, ale już sobie opatentowałam, że nie mogę mieć na twarzy nawet toniku, żadnej mgiełki, nic. Muszę mieć taką, wiecie, umytą, osuszoną buzię i wtedy jak przyklejam te płatki, to one się trzymają, a jak tylko cokolwiek, jakąś warstewkę czegoś nałożę, to one mi zjeżdżają. I sprawia mi to bardzo dużą przyjemność właśnie pielęgnacyjną, no bo nie dość, że ściąga mi trochę obrzęk taki poranny, rozświetla spojrzenie, jest bardzo miłe na przykład w momencie, kiedy macie jakieś tam alergiczne zaczerwienienia czy swędzenia powiek, no jest super. I ja już po takich płatkach nie nakładam kremu, bardzo często tylko wklepuję to, co mi zostaje. I powiem Wam, że te płatki bardzo często mi w ogóle zastępują rano krem, więc stwierdziłam, że teraz sobie wypróbuję te, ale na pewno do tamtych Sunefmed, Sunefmed wrócę, bo po prostu są naprawdę wspaniałe. Nie wiem, jeżeli miałyście kiedyś do czynienia, ale się błyszczą, to dajcie znać, czy Wam się sprawdzały, bo dla mnie to jest zupełnie pierwszy kontakt z tymi płatkami. No, także tak, mam dla Was trochę urywków chyba z gotowania. Dzisiaj dzięki Bogu mam 2 zupy, bo gotowałam rosół i gotowałam krupnik z kaszą pęczek, taki gruby wczoraj. Mam wątróbkę smażoną z cebulką i z jabłkiem, także mam trochę rzeczy takich, wiecie, do poodgrzewania, tak jak ktoś przyjedzie głodny, to nie ma problemu, mam jedzenie, więc nie muszę teraz biec do kuchni. Kurczę, coś mi się wydaje, że krzywo ten aparat stoi. Dobra, słuchajcie, mam Wam też do pokazania w tym vlogu, w tym filmie, szczoteczkę soniczną, którą przyjęłam w ramach współpracy do przetestowania. Muszę Wam ją pokazać, bo uważam, że jest genialna, natomiast wiem, że sprawy współprac są tak różnie traktowane, nie bardzo. Dziewczyny często się zapatrują na to, że właśnie są pokazywane jakieś produkty w ramach współpracy. Słuchajcie, uwierzcie mi, ja naprawdę z bardzo, bardzo wielu rzeczy w ogóle rezygnuję, bo one mi nie pasują, nie są jakby spójne z kontentem mojego kanału, ja nie będę tego używała, ale ta szczoteczka soniczna naprawdę jest, uważam, bardzo ciekawa, także przełożę sobie ją tutaj bliżej, otworzę specyfikację, no bo oczywiście nie uczyłam się specyfikacji na pamięć i pokażę Wam ją, powiem 3 słowa, a reszta szczegółów będzie w opisie. A tutaj takie małe zakupy ze sklepu spożywczego, brokuł, pomidory, takie obwarzanki z makiem, banany, 2 budynie śmietankowe, duży jogurt naturalny, to jest taki, wiecie, naturalny skład, bardzo dobry, makaron rosołowy, parówki cielęce i pęczek rzodkiewek, osełka, masło i kiełki słonecznika, awokado, tutaj mamy pesto pomidorowe do makaronu i figi w takiej zalewie, w syropie takim na słodko, do dressingów, do
różnych na przykład deserów, 4 bułeczki maślane, jabłka pyszne, kwaśne, soczyste i kiełbasa na grilla, także takie zakupy poczyniłam, muszę je zaraz schować do lodówki, a na obiad gorący, pyszny krupnik z grubą kaszą pęczak, dzisiaj go podgrzewam, pysznie się tak już przegryzł, a tutaj jest omlet z cebulką, papryką, szynką, posypany kiełkami i na wierzchu rozpuszczony żółty ser, także taka przekąska na podwieczorek. Okej, jestem. Rozłożyłam sobie tutaj to pudełko na części pierwsze, żeby Wam tak mniej więcej pokazać. To jest pokrywka od pudełka, ale otworzyłam, bo w środku mam końcówki, więc chcę już tutaj wyjąć. Pudełko bardzo solidne, tekturowe. W środku jest szczoteczka soniczna, ładowarka, kabel USB i 12 końcówek, co uważam, że jest bardzo fajne, bo albo dla nas, jeżeli używamy tego w pojedynkę, mamy 12 wymiennych końcówek, załóżmy na cały rok użytkowania takiej szczoteczki, albo dla każdego domownika, każdy może sobie wziąć końcówkę, nie wiem, zaznaczyć kropeczką, kreseczką, nie wiem, lakierem do paznokci, markerem, czymkolwiek, czyja to jest końcówka i jest to naprawdę bardzo ekonomiczne. To jest szczoteczka soniczna, którą już Wam tutaj pokazuje. Niezwykle prosta, zupełnie, wiecie, bez żadnych bajerów, bez żadnej grafiki. Tutaj ja akurat dostałam do przetestowania białą, z bardzo wieloma możliwościami czyszczenia, z 3 prędkościami właśnie tej sonicznej siły i z wariantami Sensitive, Clean, White, Polish i Gum Care, czyli pielęgnacja dziąseł, także dla delikatnych zębów, wybielanie, czyszczenie, polerowanie i pielęgnacja dziąseł. Końcówki są bardzo łatwo zdejmowalne, po prostu nakładacie je tutaj na końcówkę. Włączanie jest, słuchajcie, niezwykle proste, tutaj nie ma jakby się z czym pomylić. Bartek jak wziął tą szczoteczkę do ręki, to natychmiast ją rozpracował. Włącznikiem przełączamy sobie to, co akurat chcemy robić, czy chcemy, żeby to był tryb sensitive, tryb clean. Słyszycie? Ona za każdym razem wydaje inny dźwięk. 2 minuty, to jest takie zalecane czyszczenie zębów i ona przez 2 minuty pracuje, potem się wyłącza. Natomiast tutaj mamy drugi włącznik, to jest takie kółeczko. Może będę Wam, zrobię Wam potem zbliżenia, bo ja domyślam się, że na białej szczoteczce bardzo ciężko widać, ale tym białym kółeczkiem, tutaj się podświetlają fazy, zmieniamy sobie prędkości od najsilniejszej do najmocniejszej. Są 3 takie fazy prędkości. Powiem Wam, że niesamowicie miłe i delikatne dla zębów jest to mycie. Ja akurat sprawy dentystyczne traktuję bardzo poważnie i naprawdę często, kilka razy w roku jestem u dentysty. Ja też karmię piersią jeszcze swoje dziecko i karmiłam poprzednie dzieci, więc ja z tymi zębami to miałam zawsze po każdej ciąży problemy, więc dla mnie takie wszystkie wynalazki do zębów są bardzo mile widziane. Jeżeli chodzi o leczenie zębów, to jest jedno, natomiast scaling, piaskowanie w gabinecie dentystycznym też jak najbardziej przy zdrowych zębach jest zalecane i takie właśnie szczoteczki. Ja mam teraz manualną szczoteczkę, ale przerzucę się na tą soniczną, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa takich, wiecie, długofalowych efektów. I tak jak Wam powiedziałam, w zestawie w moim są hermetycznie zamknięte końcówki, jest 12 takich końcówek, jest kabel USB, który, słuchajcie, no, nam ułatwia ładowanie, bo możemy się podpiąć gdziekolwiek. Natomiast żywotność baterii w tej szczoteczce to jest aż 365 dni. Podobno jedno ładowanie na 365 dni nam w zupełności wystarczy, co jest, słuchajcie, no, teraz w tym czasie, kiedy prąd zaczyna być takim za chwilę deficytowym, mam nadzieję, że nie, ale substytutem naszego dnia codziennego, no to myślę, że taka oszczędność i ekonomia, jeżeli chodzi o zużycie właśnie prądu, jest super. Także 7-12 godzin czas ładowania takiej baterii do pełna, no ale jeżeli to jest jedno ładowanie na rok, to naprawdę, no, dla mnie to jest coś rewelacyjnego. 15 poziomów intensywności. Całkowicie jest wodoodporna, więc gdyby, no, wpadła do wody, czy chcielibyśmy umyć całą tą rączkę, końcówkę, to nie ma problemu. I ma wbudowany ten timer 2-minutowy, o czym już Wam powiedziałam. Zaraz sobie zobaczymy, czy tutaj jest coś jeszcze, wiecie, ja nie uczyłam się na pamięć całej specyfikacji, więc sobie zerknę. No to ładowanie przez USB, już Wam to powiedziałam. Opatentowana technologia Sonic Center Axis Motor. Tak się nazywa tutaj ta technologia. 41 tysięcy drgań na minutę, czyli super naprawdę moc czyszczenia. Bezpieczna i wygodna. Momencik, bo tutaj mi grafika jakaś się otworzyła.
delikatny, silny, średni, tak jak Wam powiedziałam, poziomy intensywności, czyli od takiego najmniejszego. Ja na tym średnim sobie myłam zęby i zupełnie było to dla mnie ok. Bartkowi się też strasznie podobała możliwość zmiany i wyboru właśnie tych funkcji. Jest bardzo prosta, tutaj słuchajcie, nie ma się kompletnie co zepsuć, bo tak jak mówię, są dwa przyciski, jest ładowarka na kabel, końcówka jest zdejmowana i tutaj naprawdę nic się z tym nie dzieje. Także w wersji z 12 końcówkami macie szczoteczkę do zębów, 12 główek, szczoteczki, kabel ładujący USB i instrukcje obsługi. Także zostawię Wam oczywiście link ze wszystkimi informacjami, z jakimś tam kodem rabatowym też dla Was na dole. Wiem, że dla pierwszych chyba 100 osób, które kupią z tego kodu, jest przewidziany gratis w postaci takich nitek dentystycznych na rączce. To jest super sprawa, jeżeli chodzi o pielęgnację właśnie przestrzeni międzyzębowych. Tutaj jest aż 88 sztuk tych właśnie nitek na takim plastikowym uchwycie i te nitki również są dostępne w sprzedaży i też Wam zostawię do nich link, bo są bardzo fajnie hermetycznie zamknięte, otworzę później to pudełko i Wam pokażę, ale widzę tutaj z tyłu na instrukcję, już miałam kiedyś takie właśnie nitki do przestrzeni międzyzębowych i bardzo dobrze mi się to sprawdzało, także po więcej informacji, po wszystkie szczegóły, po linki zapraszam Was do opisu. No i pamiętajcie o tym, że higiena jamy ustnej to jest coś no, na równi praktycznie ze wszystkimi innymi lekarzami, dla nas bardzo ważne, także stomatologia, ginekologia, neurologia, urologia, to są wszystko jakby składowe elementy zdrowia naszego organizmu. Także o tym też nie zapominajmy. A jeszcze tak na zakończenie Wam powiem, bo Alicja śpi i chce wykorzystać, wiecie, ten czas, żeby sobie zrzucić chociaż wszystko z karty i spróbować zacząć montować ten film. Ale pokazywałam Wam jakiś czas temu, chyba w zakupach, w takim holu z nowościami, że kupiłam sobie ten krem tonujący z Healthy Mix, ja mam w odcieniu 003 i muszę Wam, dziewczyny, powiedzieć, że to jest mój absolutny ulubieniec teraz. Naprawdę, dzisiaj też go mam, jak mówiłam do Was przodem, to mogłyście zobaczyć go na mojej twarzy, witamina C plus E, naprawdę bardzo lubię, to jest coś niezwykle delikatnego, dużo lżejsze niż podkład, ale daje piękne takie wyrównanie właśnie skóry, bardzo ładnie się z tą skórą stapia, wystarczy delikatne przypudrowanie i skóra jest, wiecie, muśnięta czymś kolorowym, wyrównana, bardzo ładnie wygląda i jest taka delikatna, także tym miłym akcentem, ulubieńcem kosmetycznym żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie tematycznym albo vlogu, także trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!